Witajcie w dzisiejszym odcinku z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku jedziemy na łąki przez las. Może mnie nie słychać, bo właśnie trochę też wieje wiatr. Tutaj jest bardzo dużo dołu, więc pewnie to się nie nagra jakoś mega fajnie, ale postaram się nie wjeżdżać w te doły, właśnie jeździć tak, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Jak już mówiłam, jedziemy na łąki. Pokażę wam rzekę. Ogólnie tutaj kawałek lasu wam pokażę. Powinienem wyjechać, ale mam nadzieję, że jak oglądacie te filmy, to czujecie się, jakbyście razem ze mną jeździli, ogólnie tutaj wędrowali. Zanim dojadę do rzeki, to i tak troszkę będę musiał jeszcze przejechać, ale ogólnie rzeka była duża, a teraz jest mniejsza. Zresztą wszystko wam pokażę. Tak więc, właściwie nie będę chyba robić cięcia, bo już dojechałam na łąki. Pokażę wam widoki. Tutaj będzie wiało, więc nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale zobaczymy. Tutaj jest bardzo, ale to bardzo pięknie. Mi się tutaj ogólnie wszystko podoba. Na łąkach zawsze lubię tutaj jeździć, tylko tego, co nie lubię, to wiecie, żmije czy coś takiego, ale oprócz tego to naprawdę bardzo lubię jeździć na łąki, także tutaj będzie rzeka. Najpierw będzie taki malutki potok, a później będzie już rzeka. Wejdziemy sobie na mostek. Na razie nie będę nic mówił, bo wieje, więc... Zejdę z rowera, bo tutaj jest właśnie ten potok i nie wiem, czy on wysechł, czy nie, ale nie lubię przez niego przejeżdżać, bo kieruję jedną ręką, bo wiecie, drugą muszę nagrywać. Mam kamerkę w domu, mogę ją założyć na głowę, ale przyznam się, nie za bardzo umiem później tego filmu zmontować z niej. Tutaj, jak widzicie, potok wysechł. Wysechł już trochę, ale tutaj nie radzę, ogólnie jakby ktoś tu był, nie radzę wchodzić, bo jednak tutaj nie wiadomo, co tu pływa ogólnie w tym. Mogą być żmije, mogą być jakieś tutaj węże ogólnie. Także tutaj jest akurat nasz kawałek, w sensie mojego taty. Bardzo lubię tutaj ogólnie chodzić na grzybobranie. Tam daleko nie zobaczycie tego, ale tam są konie, tam jest ogólnie pastwisko dla koni. Tak to łąki są wszędzie w kółko ogrodzone. Mogę tak... O, tam jest ambona. Też jej pewnie nie zobaczycie, ale troszkę widać. Może później pójdziemy do ambony, to wam ją lepiej pokażę. A najpierw idziemy do rzeki. Tutaj właśnie kawałek będę musiał przejść. Ale myślę, że nie będzie problemu z tym. Tutaj ogólnie właśnie ja lubię chodzić na grzybobrania, bo tutaj za rzeką, ogólnie tutaj na całym terenie, jak już wam mówiłem, tam jeszcze są inne łąki, bo tu są ogólnie, tu jest dużo, kawał, wielki kawał pól ogólnie tutaj wszystkiego, także... Ale właśnie są bardzo piękne widoki. Może pójdziemy kawałek sobie za rzekę. Przejdziemy sobie mostkiem, pójdziemy może kawałek za rzekę, ale właśnie bardzo, bardzo tutaj jest fajnie ogólnie. Właśnie jak już mówiłam, lubię tu chodzić na grzybobranie, jak liście jakieś tutaj potrzebuję, albo wiecie, jak to czasami do szkoły, no to też tutaj właśnie chodzę, ogólnie przyjeżdżam sobie,
wcześniej, no to musiałam z kimś, bo wiecie, jakbym mniejszy, no to samemu, to wiecie. Ale teraz myślę, że samemu powinienem dać sobie radę, tak powiem. Tutaj już jest rzeka. Ona była kiedyś duża. Dosyć była szeroka taka. A teraz się bardzo zmniejszyła. Była i głęboka, i szeroka, i ogólnie wiecie, wszystko. Tak, taka była po prostu duża rzeka, nie? Wszyscy jak co, to tutaj coś zawsze w tej rzece było, a teraz to po prostu mała taka rzeka, nie jest zarybiona, ale planuję ją zarybić, bo mogę pojechać sobie nad staw, nałowić jakichś małych rybek, no i po prostu je puścić, rzekę zarybić. Wiecie, a trochę się zawsze bałam na ten mostek wchodzić, ale mam nadzieję, że się nie zawali, jak na niego wejdę. On jest już dosyć stary, ale... Rzeka nie jest bardzo głęboka, ale jakby tu ktoś weszedł, taka mniejsza osoba, jakby przeszła gdzieś, to mogłaby mieć wody nawet do kolan. Głębiej myślę, tutaj nie jest. Właśnie myślę, że tu ryby to by się ładnie trzymały. Chyba, że je by ptaki wybrały. Ale tak tu myślę, że ładnie by się trzymały. Tam chyba był jeszcze jeden most, ale już właśnie tutaj za bardzo też nic nie ma. No i taka rzeczka właśnie fajna w lesie, można sobie pozwiedzać ogólnie tutaj rzeczkę, przejść sobie przez mostek. Mój dziadek go naprawił, bo on się bujał, mogę tak powiedzieć, bujał i wiecie co później po prostu było. Niektórzy potrafili się skąpać, po prostu mostek się przechylił i ktoś wpadł do rzeki. Na szczęście rzeka głęboka, jak już mówiłem, nie jest, także... Tu też za bardzo, wiecie, nie chcę chodzić, bo tutaj nie wiem dokładnie też, jakie tu są zwierzęta, bo to jest jednak bardzo duży las. Tutaj bagna takie tam, co niektóre. Także ten las jest naprawdę duży, bardzo duży jest. Ogromny jest ten las. I ja po prostu nie wiem, czego mam się tu spodziewać, więc dalej już nie będę szedł. Tylko tak po prostu, żeby wam tu pokazać, idę na łąki, bo wiecie, na łąkach mogę powiedzieć, czuję się bezpieczniejszy, bo jednak jest tego terenu dużo. No nie daj Boże, ale w razie czego to po prostu mam gdzie uciekać, a w lesie to nigdy nie wiem, czy tu mnie coś w jakieś bagno nie wejdę, czy coś, żeby później nie było problemów. Zresztą też nie chcę chodzić, bo już są kleszcze. Kleszcze są i wiecie, jakie to są później skutki. Ta rzeka ogólnie właśnie, jak już wcześniej mówiłem, była dosyć długa, dosyć taka szeroka była. A teraz to ona nie jest tutaj jakoś bardzo, bardzo taka silna, tak powiem, rzeka, jak to na przykład Wisła. No wiadomo, Wisłą by się nie stała, aż taka to by nie była, ale właśnie mogłaby być troszkę większa. No ale... Nie jest większa, ale i tak jest ładna. I tak ryby, wiecie, jakby się tu wpuściło, to moim zdaniem bardzo, bardzo by tu się fajnie rybki chowały w tej rzece. Bo tu ogólnie są bobry. Są bobry, ale teraz za bardzo też nie atakują. Nie wiadomo jak. Wszystko na razie jest dobrze, więc ja oczywiście mam kalosze. Bo wiecie, jakaś żmija, nie żmija, to wszystko to w lesie, no nie wiadomo po prostu, jak się też ubrać. Ja na przykład założyłem sobie kalosze, żeby właśnie żmija, czy jakiś tutaj wąż, jakiś robak mnie nie ugryzł. No akurat jeżeli chodzi o kleszcze, no to nic na siebie nie zakładałam. A zresztą wiecie, kleszcze to nawet jak człowiek założy coś, no to nie zawsze jest po prostu takie bezpieczeństwo całkowite, że na pewno kleszcz nie wejdzie. No czegoś takiego nie ma. No bo kleszcz zawsze jakieś miejsce znajdzie, to by trzeba było być od głowy do stóp ubrany tak, że
żeby było jakieś na przykład przeźroczyste ubranie, ale żeby było się całym okrytym, żeby było dosyć takie mocno ze sobą jakby związane, żeby kleszcze małe czy duże, czy no ogólnie żeby się nic nie dostało, a wiadomo, że człowiek przecież nie będzie chodził ubrany cały od głowy do stóp, ręce, nogi, wszystko w jednym jakimś ubraniu, także no wiecie, ale ogólnie no to co chciałam wam pokazać, to chyba wam pokazałam. Może jeszcze pójdziemy na ambonę, chociaż mam dosyć złe skojarzenie z tamtą amboną, bo kiedyś byłem z kuzynkami. Na szczęście jak byliśmy tam przy tej ambonie, to nam wyleciał dzik, tylko na szczęście był mały, nie był to duży dzik, ale akurat była kukurydza duża, bo to było chyba w tamtym roku albo 2 lata temu. No w każdym razie samemu no to jednak troszkę strach, tak, bo wiecie, jakby nie daj Boże jakiś dzik tam był, nie mówię o małym, ale jak jest mały, no to musi być też gdzieś i duży. Tak więc ja nie za bardzo po prostu lubię samemu do takich miejsc podchodzić, ale mam nadzieję, że nic mnie dzisiaj tutaj nie zaatakuje ani nic, także tutaj troszkę słychać ten potok. Może wy go nie będziecie słyszeć, ale ja go słyszę dobrze, jak on tutaj sobie leci. Ogólnie nie wiem, do czego on tutaj jest, bo myślałam, że wiecie, tutaj by można było ogólnie zasypać piachem albo coś, żeby po prostu nie zagradzał miejsca, a to idzie prosto tam, o. I tutaj właśnie idzie, o, i tam się skręca i wchodzi do rzeki. No, tak więc. No, ale mam nadzieję, że właśnie film wam się spodobał. Chciałbym, żebyście zasubskrybowali mój kanał, dali łapkę w górę i życzę wam miłego dzionka.